Bardzo się cieszę, że mogę zacząć 2020 rok książkowo właśnie tą książką, ponieważ otworzyła mi troszkę oczka na wiele rzeczy, a tą książką jest oczywiście Polska może być lepsza w wykonaniu Radosława Sikorskiego. Co o tym sądzę, co sądzę o samym autorze, dowiecie się za sekundkę. Może zaczniemy od osoby pana ministra Sikorskiego, ponieważ w polskim życiu politycznym są dwie opcje, jeśli chodzi o tego człowieka. Możecie go albo szanować, uważać go za jednego z lepszych polityków Polski po transformacji ustrojowej i człowieka, który odmienił polską dyplomację i jakby jest ojcem tego, że Polska przez pewien czas w Unii Europejskiej zajmowała jedną z czołowych pozycji. Z drugiej strony możecie go nie lubić, nienawidzieć, nie szanować, uważać go za zdrajcę, sprzedawczyka, gościa, który się kłaniał Niemcom, robił laskę Amerykanom. Mniej więcej te dwie pozycje możemy przyjąć i jakby nie ma nic pośrodku. To jest jeden z tych ludzi, do których albo kochamy, albo nienawidzimy. W związku z tym książki takich ludzi zazwyczaj wywołują wiele emocji i są niezmiernie ciekawe do poznania. Zacząłem tę książkę czytać w zeszłym roku, bodajże na wiosnę. Przerwałem i wróciłem do niej w styczniu tego roku i bardzo się cieszę, że udało mi się ją przeczytać i przeczytać to dość szybko, jak na moje własne możliwości i zamiłowanie do książek, także mam nadzieję, że jestem Wam w stanie przedstawić w miarę obszerny obraz tego, jak ja tę książkę widzę. To dzieło jest podzielone na rozdziałów bodajże 14, każdy z nich ma około tam 30-40 stron, czyli jest całkiem łatwo sobie podzielić to, że jeden rozdział dziennie, czyli wychodzi nam 2 tygodnie czytania. Jeśli ktoś tam ma zawsze pół godzinki, godzinkę wieczorem, to śmiało możecie sobie w 2 tygodnie tę książkę skończyć. Stron jest tutaj 391, druk dość duży, dość duża czcionka, więc wygodnie się to czyta. Rozdziały niestety, tutaj moje pierwsze zastrzeżenie, są zrobione w sposób dość chaotyczny, to znaczy zwłaszcza początek książki jest bardzo ciężki do przebrnięcia. Ponieważ pierwsze 100 stron mniej więcej, może 80-100, jest w zasadzie niezrozumiałych bez rozumienia szerszego kontekstu, tak? Książka zaczyna się wyjazdem Sikorskiego na Ukrainę w momencie, kiedy był kryzys, Majdan, Krym i tak dalej, a później nagle w drugim rozdziale mamy powrót do tego, jak Sikorski został ministrem i jaka jest jego przygoda polityczna. Rozumiem ten zabieg w pewnym stopniu, aczkolwiek nie wyszedł on. I jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, że chce przeczytać to dzieło, no to może się po pierwszym rozdziale już bardzo zniechęcić i jakby mamy 2014, a tu nagle wskakujemy w 2007 czy 2008 rok. Także jest totalny miszmasz, jeśli o to chodzi, ale później książka już jest w bardzo fajnym porządku. To znaczy później przechodzimy już nie do porządku chronologicznego, tylko później mamy tematy, czyli jest tam temat o tym, jak działa polska dyplomacja w kontekście Rosji, w kontekście Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Później mamy reformę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I też na koniec ostatni rozdział to jest zatytułowany właśnie Polska może być lepsza, tak jak sama książka, o tym, co Polska może, powinna zrobić w kontekście dyplomacji, polityki zagranicznej. Więc do porządku mam kilka zastrzeżeń, ale jeśli ktoś bardzo chce to przeczytać, to przeczyta na pewno i gdzieś tam około 100 strony, czyli po pierwszej ćwiartce książki na spokojnie już dacie radę przebrnąć przez całe dzieło. Jeśli chodzi o ogólny obraz tej książki, no to ja bym to nazwał laurką rządów. Może nie tyle PO jako partii, ale Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych. No bo musimy pamiętać, że to był najdłuższy, jakby najdłużej urzędujący minister spraw zagranicznych w Polsce po transformacji ustrojowej po 1989 roku i zrobił bardzo wiele. Bardzo wiele też rzeczy, o których nie mamy pojęcia, czyli na przykład modernizacja MSZ, tak, zamienienie ze skansenu w nowoczesne ministerstwo, nowoczesną firmę tak naprawdę, to jest zasługa tego człowieka, od czego my nie widzimy na co dzień, bo nie widzimy, jak działają konsulaty, dopóki nie stracimy paszportu na przykład za granicą, ale z tego, co przynajmniej opisuje Radosław Sikorski, wszystko zostało bardzo dobrze usprawnione, mimo wielu protestów też w samym resorcie, który był bardzo mocno przestarzały. Oczywiście z tym wiąże się bardzo, znaczy nie dużo krytyki, ale pojawia się krytyka obecnych rządów, obecnej takiej zmiany, dobrej zmiany, również w polityce zagranicznej, ponieważ Sikorski opisuje, że bardzo dużo rzeczy, które chciał
znowelizować, wprowadzić nowe standardy. One zostały cofnięte przez obecne rządy. No i jest, co mi się nie podoba w dużym stopniu, że bardzo często jest takie deprecjonowanie rywala. To znaczy, kiedy Sikorski opisuje obecne rządy, to opisuje to bardzo takimi passive-aggressive słowami w stylu rywalizacja plemienna, gdzieś tam nacjonalizm, polityka jakiejś tam suwerenności plemiennej. Tego bardzo dużo jest właśnie słowa związanego z plemieniem i jest to trochę stawianie właśnie obecnych rządów w Polsce, czyli rządów PiS-u w takim dość jaskrawym świetle i w porównaniu do tego, do tych swoich zasług, które wymienia, czyli tak modernizacja, tutaj wprowadzenie jednolitych komputerów, jednolitego systemu informatycznego, porównując do takich właśnie wrzutek typu plemię, typu nacjonalizm, no wiadomo jaki to ma cel oczywiście, tak, że książka raczej dla krytyków rządów Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych nadal będzie nieprzekonywująca do tej osoby, także ma to na celu po prostu umocnienie wiary w człowieka, jakim jest Sikorski i rządów Platformy Obywatelskiej, jego pozycji jako ministra spraw zagranicznych wśród ludzi, którzy nadal gdzieś tam w niego wierzą i są nadal jego fanami, wyborcami. Sikorski w książce stara się opisać jak najbardziej obszernie, holistycznie pewne tematy. Oczywiście określając je swoim punktem widzenia, ale wiadomo, że skoro on był ministrem spraw zagranicznych, no to reformy, które wprowadzał, miały jakiś sens, więc on je wyjaśnia. To jest bardzo fajnie pokazane, ponieważ ludzie, którzy, tak my zwykli, tam zjadacze chleba, możemy sobie uświadomić, w jakim celu było zorganizowane to spotkanie, w jakim celu było zorganizowane, nie wiem, ta grupa, ta konferencja, to forum, tak, jakie ma cele, nie wiem, Grupa Wyszehradzka, jakie ma cele Trójkąt Weimarski. I to wszystko jest wyjaśnione w bardzo przystępny sposób, prostym językiem, bez żadnego przeintelektualizowywania, bez żadnego wrzucania naukowych terminów. Jest to wyjaśnienie tego, jak działa dyplomacja, jak działa polityka zagraniczna w kontekście Polski, w taki bardzo dostępny sposób, czyli dla ludzi, którzy, nie wiem, na co dzień się zajmują, tam, nie wiem, są lekarzami, są piekarzami, nie wiem, kierowcami samochodów i chcą sobie przeczytać coś na temat polityki zagranicznej, dowiedzieć się czegoś, to jest bardzo dobra pozycja, ponieważ ona nie jest skierowana do audytorii tak tylko typowo dyplomatycznej, ale do każdego człowieka na świecie i każdy na dobrą sprawę jest w stanie zrozumieć to, o co tam w środku chodzi. Bardzo mi się podoba część, w której Sikorski analizuje geopolitykę Polski, czyli jest tam kilka rozdziałów poświęconych konkretnym naszym sąsiadom bądź naszym strategicznym partnerom, czyli Rosji, wiadomo, Niemcom, Unii Europejskiej, Stanom Zjednoczonym i państwom pogranicza polskiego, czyli tam Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy. Jest to w bardzo fajny sposób pokazane, jak musimy dbać o te relacje. Oczywiście wiadomo, każdy może mieć inną na to receptę, ale Sikorski bardzo ładnie uzasadnia to jakąś taką swoją wizją na te relacje. I jako, że człowiek był tym ministrem przez lat 7, no to wiadomo, że kontakty z poszczególnymi ministrami, czy prezydentami, czy premierami miał. Bardzo mi się też podoba, że Sikorski nie ukrywa wszystkich skandali czy afer, które były z nim związane, czyli ta najbardziej znana chyba afera podsłuchowa, tak? Gdzie mówił o tym, że robimy laskę Amerykanom. To jest bardzo fajnie wyjaśnione w tej książce, o co mu chodziło. Okej, może to być bronienie się, ale ja bardzo doceniam fakt tego, że Sikorski, wystawiając sobie tę laurkę, którą jest ta książka, nie ukrywam, jednocześnie odnosi się do wszystkich rzeczy, które były do niego gdzieś tam nieprzychylne, tak? Czyli do wszystkich momentów, w których autorytet Sikorskiego był podważany. On stara się je wyjaśnić i też nie wyjaśnia ich w żaden sposób bezczelny, czyli obrzucanie redakcji wyzwiskami, tylko faktycznie tłumaczy, o co tu chodzi, dlaczego te słowa były wyjęte z kontekstu. No bo wiadomo, że jeśli te rozmowy były publikowane, to zazwyczaj najsmaczniejsze kąski publikowało się poszczególnymi zdaniami, a nie całym kontekstem rozmowy.
Nie wnikam w to, czy tłumaczenie jest dobre. Ważne, że tłumaczenie jest i tłumaczenie jest przekonywujące. Wiadomo, że nie wszystkich przekona. Są też afery związane na przykład z wyposażeniem saloniku w MSZ, który był przeznaczony bodajże do konferencji, do spotkań z przedstawicielami z innych państw i mieliśmy tam dużą aferę. Pamiętam o to, że Sikorski do własnego gabinetu kupił meble za kilkanaście czy kilkaset tysięcy złotych. To też jest bardzo dobrze wyjaśnione w rozdziale, który moim zdaniem jest najlepszy, w rozdziale o modernizacji MSZ, w którym pojawia się o wiele więcej takich momentów, gdzie tam na przykład musieli kupić nagle w jednym momencie kilka tysięcy laptopów, żeby cały korpus dyplomatyczny miał to samo i też z tego nagle robiono afery, że Sikorski sobie kupuje tysiące laptopów i na pewno tam jest jakaś korupcja wciągnięta w to i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są wyjaśnione z punktu takich założeń polityki Sikorskiego co do MSZ i polskiej ogólnie dyplomacji, więc uważam, że naprawdę książka zasługuje na duży plus również pod tym względem. Także jak widzicie, książkę nazywam laurką rządów Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych, no a ten filmik, ta moja recenzja jest w zasadzie laurką dla tej książki. Bo tak, książkę uważam za bardzo dobrą, uważam, że jest napisana fajnym językiem, przystępnym takim, który się bardzo interesująco, bardzo fajnie czyta, nawet można zarywać noce przy tej książce, jeśli ktoś się bardzo w nią wkręci. Ja bardzo często miałem tak, że zastanawiałem się, czy kurczę już pójść spać, żeby się wyspać, czy może jeszcze doczytać sobie tak z 10-20 stron. Więc mnie wciągnęło, przeczytałem to bardzo szybko i polecam każdemu, jeśli nie macie za dużej wiedzy, a może nawet jeśli macie wiedzę na temat dyplomacji, to jest to bardzo fajny, myślę, wstęp do całej nauki, też geopolityki polskiej i polskiej, tego, na czym Polska powinna się skupiać, prowadząc politykę zagraniczną. Niezależnie od poglądów, książkę polecam każdemu i myślę, że nawet jeśli ją przeczytacie, będąc nie do końca fanami Radosława Sikorskiego, to z pewnością wasza pozycja, gdzieś tam wasza opinia na temat tego człowieka może ulec zmianie. Jest to na pewno must read, jeśli chodzi o książki pisane przez naszych polskich polityków. Jeśli przeczytaliście tę książkę, to proszę was, napiszcie mi, co wy o niej sądzicie, bo może ja patrzę zbyt cukierkowo i nie zauważam pewnych aspektów. Napiszcie mi, co sądzicie o tej książce, co sądzicie też może o samym autorze. Jeśli zamierzacie przeczytać tę książkę albo nie zamierzacie, to napiszcie mi też dlaczego w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, co może przyciągać was, moich widzów, do tego typu dzieł. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, na razie, cześć!